Chwała Bogu. Ja chciałem się podzielić przemyśleniami, jakie miałem dotyczące, jak czytałem wczoraj Księgę Joela. Przeczytam może parę fragmentów, bo nie chcę czytać wszystkiego. Może w drugim rozdziale. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, krzyczcie na mojej świętej górze, niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty, jak zorza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń. I 10. Drży przed nimi ziemia, trzęsie się niebo, słońce i księżyc są zaćmione, a gwiazdy tracą swój blask. I Pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak wielki jest dzień Pana i pełen grozy, któż go przetrwa? Wszakże jeszcze teraz, mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serce, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Kto wie, może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu, waszemu Bogu. I 18. Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. No jest tu dużo więcej fragmentów, które chciałbym przeczytać, ale może nie będę wszystkiego czytał. W każdym razie tak chciałem po prostu, prosiłem Pana, żebym mógł zrozumieć coś z tych ksiąg prorockich, bo nie zawsze po prostu rozumiem, o co tu chodzi, ale to, co zrozumiałem, jak czytałem tu Księgę Joela, to jedno jest to, że na pewno nadchodzi Dzień Pana i jest jakieś wojsko potężne, które po prostu niszczy wszystko na tej ziemi. I też w innych miejscach jest powiedziane, że przychodzi obłęd na tą ziemię. Zresztą każdy z nas może doznać, jaki jest napór na umysł, a kiedy ktoś się nie trzyma Pana, no to po prostu tych myśli złych jest multum, potem ciężko z tego wyjść. Ale to, co mnie zachwyciło po prostu, jak wspaniały jest Bóg, że On oczyszcza swój lud i że On niczego nie czyni, tak jak Tomek też mówi, że On niczego nie czyni, aby czynić, tylko po prostu On czyni to wszystko, aby nas uratować, aby nas zbawić. I po prostu tu widzę w 13 nawet wersecie, jak mówi, że rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Że Bóg nie ma upodobania w tym, żeby po prostu zsyłać jakieś doświadczenia czy karać, ale niektóre doświadczenia są po prostu potrzebne, żeby wypalić w nas bezbożność pewną. I właśnie widzę tu Boga, tak jak były lata, był po prostu jakiś czas nieurodzaju, gdzie człowiek mógł padać, ale Bóg mówi, powiedzmy od 19, i odpowiedział Pan i rzekł do swojego ludu, oto ja ześlę wam zboże i moszcz i oliwę i tym się nasycicie i już was nie wystawię na hańbę między narodami i oddalę od was wroga z północy i zapędzę go do kraju suchego i pustego, jego przez przednią straż do morza wschodniego, jego tylną straż do morza zachodniego i rozejdzie się po nim smród i zaduch, ponieważ but nie postępował. Czyli widzimy, że Bóg po prostu, tak jak też Tomek mówił, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę.
Nie bój się, ziemio, raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. Nie bójcie się wy, zwierzęta polne, gdyż zazielenią się pastwiska na stepie. Drzewa wydadzą swój owoc, drzewo figowe i winorośle obficie rodzić będą. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radości i weselcie się w Panu swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam jak dawniej deszcz jesienny i wiosenny. Jeszcze trzeci rozdział, piąty werset. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie. Jak rzekł Pan, a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. I po prostu to jest niesamowite, że Bóg w każdym czasie chce ratować ludzi, że Jego gniew... On nie chce cały czas się gniewać na człowieka, nie chce go karać cały czas. Wtedy, kiedy to jest potrzebne, to po prostu to czyni. Ale Bóg chce po prostu dawać dobre rzeczy. Bóg chce przebaczać, Bóg chce ratować. I to wszystko czyni właśnie, żeby być z nami na wieczność, abyśmy już tam nigdy nie doznali niczego złego i mogli już zawsze z Nim się cieszyć, zawsze z Nim radować i już nie wspominać tego wszystkiego, co spotkało nas tu na tej ziemi. Więc chwała Bogu, że On nie przeznaczył nas na gniew, ale przeznaczył nas, abyśmy byli zbawieni. Chwała Bogu. Amen.